Od 10 kwietnia takich pojazdów w Gliwicach będzie zdecydowanie mniej. Wszystko dlatego, że prezydent Gliwic postanowił ograniczyć tranzytowy ruch tirów w centrum miasta. Kierowcy ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton nie będą mogli wjechać do Gliwic w godzinach szczytu komunikacyjnego i w nocy. Zakaz będzie obowiązywał od północy do godziny 4, następnie od godziny 6 do 10 oraz pomiędzy 14 i 18. Rozpoczynamy informowanie przedsiębiorców i mieszkańców Gliwic już teraz, aby przez najbliższe tygodnie, do momentu, kiedy projekt organizacji ruchu wejdzie w życie, wszyscy czuli się poinformowani istotną zmianą, jaka u nas nastąpi. Miasto chce ograniczyć przejazd przez Śródmieście ciężkich samochodów, które nie jadą docelowo do naszego miasta, tylko przemieszczają się przez nie tranzytem. Kto może otrzymać zezwolenia? To jest najważniejsze. Zezwolenie mogą otrzymać firmy, przedstawiciele firm, które posiadają bazy transportowe, miejsce docelowe na terenie obszaru ograniczonego ruchu pojazdów ciężarowych 12 ton DMC. Czyli takie osoby fizycznie mogą się starać do nas o wydanie takiego zezwolenia i uzyskanie takiego zezwolenia. Dodatkowo wiadomo, żeby nie zakłócać funkcjonowania miasta, muszą mieć takie firmy jak przewóz przesyłek, jak przewóz paliw płynnych, jak przewóz zwierząt, choćby nawet żywych, obsługę dróg i oświetlenia. Tacy przedstawiciele również mogą starać się o uzyskanie takiego zezwolenia i funkcjonowania w tych godzinach zakazu po terenie miasta, jeżdżenia po terenie miasta. Obecnie powstały warunki do wprowadzenia takiego rozwiązania. Po zakończeniu budowy gliwickiego odcinka autostrady A1 mamy gotową całą autostradową obwodnicę miasta. Władze miasta próbowały wpłynąć na Ministerstwo Transportu, aby zmieniono przebieg drogi krajowej nr 78 wytyczonej przez centrum Gliwic. Niestety nie ma na to zgody, dlatego prezydent miasta wziął sprawę w swoje ręce. Autostradowa obwodnica Gliwic miała być bezpłatna, tak obiecywały gliwiczanom kolejne rządy. W przypadku samochodów osobowych nadal więc zabiegamy o zapewnienie na gliwickich odcinkach autostrady bezpłatnego przejazdu. Natomiast ciężarówki są objęte systemem elektronicznego poboru opłat. Nie chcemy, aby tiry przejeżdżały przez centrum Gliwic na skróty. Mogą wygodnie przemieszczać się autostradową obwodnicą i nie obciążać miejskich ulic, mówi prezydent Gliwic. Nie zostały podjęte decyzje ani w sprawie odpłatności za przejazd w ruchu lokalnym tymi odcinkami, ani odwrotna decyzja nie została podjęta. Czyli to jest stan zawieszenia, trochę to wygląda jak gra na czas, muszę powiedzieć. Lada moment zostanie wybudowany brakujący odcinek autostrady na południu i wtedy zostanie skanalizowany ruch w kierunku Gliwic dużych pojazdów. Wtedy naprawdę będziemy mieli w Gliwicach do czynienia ze skrzyżowaniem autostradowym, bo póki co ono jest rozerwane brakiem tego elementu pomiędzy Polską a Czechami, ale jak dobrze sobie przypominam, do końca czerwca ten odcinek powinien być oddany. Wtedy będziemy mieli już zupełnie inną sytuację jakościową, a również z północy będzie oddany odcinek do Pyrzowic. Także Gliwice staną się wielkim węzłem autostradowym, a co za tym idzie, również będą narażone z tego powodu na wzmożony ruch tranzytowy tych dużych pojazdów. Od 10 kwietnia pojazdy o masie powyżej 12 ton mogą wjeżdżać do naszego miasta tylko w wyznaczonych godzinach. Znaki zakazujące wjazdu tirom zostaną ustawione przez Gliwicki Zarząd Dróg Miejskich przy ulicach Toszeckiej, Piwnej, Zabrskiej, Orlickiego, Kujawskiej, Pszczyńskiej, Lotników, Rybnickiej, Daszyńskiego, Sowińskiego i Andersa, a także Królewskiej Tamy, Błogosławionego Czesława i Warszawskiej. Policja, Straż Miejska i Inspekcja Transportu Drogowego będą sprawdzały, czy kierowcy stosują się do zakazów. Rutynowa kontrola. Materiały tutaj Państwo widzieliście, czyli będą zaświadczenia, zezwolenia. Jeżeli kierowca nie okaże takowych, to zostanie zgodnie z przepisami ukarany mandatem karnym, co myślę raczej zniechęci do wjazdu na teren Gliwic, przejazdu, tworzenia sobie po prostu bypassa przez centrum Gliwic. Inspekcja Transportu Drogowego zgodnie z zapisami ustawy o transporcie drogowym posiada uprawnienia do kontroli również w zakresie przepisów prawa o ruchu drogowym, a w przypadku ograniczeń wprowadzonych na
obszarze miasta Gliwic, będzie to typowa kontrola w zakresie właśnie tych przepisów, a więc niestosowanie się do znaków zakazu B5. Po wprowadzeniu ograniczenia tiry nie znikną zupełnie z naszych ulic. W mieście działa wiele fabryk, sklepów, centra logistyczne i tam kierowcy muszą docierać, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstw. Muszą jednak legitymować się specjalnym zezwoleniem wydanym przez Zarząd Dróg Miejskich. Zezwolenia te będą wydawane bezpłatnie. Wnioski o pozwolenie będą przyjmowane od 29 lutego i wydawane przez Zarząd Dróg Miejskich na określony czas na wniosek posiadacza pojazdu. Dzięki wprowadzeniu tego ograniczenia gliwiczanie odetchną z ulgą. Nie tylko ci, którzy mieszkają przy trasach przejazdu tirów, ale także kierowcy, którym po Gliwicach będzie się jeździło zdecydowanie lepiej.